Wina, jestem Promin. Witam was w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale, z której się ogromnie jaram. Jest to też pierwszy odcinek, gdzie posiadam już światłowód, co mnie bardzo, bardzo cieszy. No, już tutaj wam się przechwyca ekran. Dobra. Dziś gramy właśnie w Avengersów. Ja sobie tutaj wybieram w tym momencie ustawienie. Grafika. Bardzo wysoka tam. No i co? No i graj. Jestem zajarany. Kupiłem tę grę wczoraj. A dziś już w nią gram. Dobra. Ok, już wam przechwytuję. Same się napisy robią. Ciekawie. Dobra, Avengers. Lecimy. Standard screen oczywiście będę robił. Musicie przyzwyczaić po Spider-Manie. Jest Avengers. Ui. Jak to wygląda, kurde? Praktycznie o tej grze nie wiem nic poza postaciami i tyle, że mam zostać Avenger i będę grał jakąś dziewczyną. Poza tym nie wiem nic więcej. Serio? Co jest? Jest Bucky, jest Hawkeye, Natasha Black Widow, Rogers, Black Panther, Hulk, Magiczna Młot? Nie, jak ona była? No, Thor, ale w wersji żeńskiej, no, Foster, Thor, Cassie chyba? No, Tony i ta oto ta. Operację widz gry ustawiłem, no i graj teraz. Jeps. Thor. O kurde. O kurna, jak to wygląda. Tony! Jestem mega fanem Tonego. Natasza. I nawet tu te nogi się zmieniają, te znaczka w sensie, znaczki. Miss Marvel. Albo Kapitan Marvel, nie wiem dalej, jak ją nazywać. Bo w bajce Spidey i przyjaciele Miss Marvel się nazywa. Ona. Też inaczej wygląda jak w serialu. Jeszcze z takich gier Marvela mi został, o Hawkeye. Do kupienia tylko Spider-Man Milesa Moralesa. Do przejścia. Bo remaster przeszliśmy na 100%. O. Czarna Pantera. Jeszcze Steve Rogers z tym właśnie. Starczą. Ale te twarze trochę nie przypominają ich. Trochę się zawiodłem. Trochę stroje. O, Hulk. Bruce. I znów Thor. O, w końcu. Jest. A właśnie miałem pytać, mówić. Ciekawe, kiedy nas wczyta. No, a pewnie jakiś prosty, fabularny samouczek będziemy tu mieć, tak w Spider-Manie. Zobaczymy. Na razie to wita nas czarny ekran. O,
logo Marvel. O, Avengers. O, to było. A jak ktoś wrobił Avengersów? Co nie? Tarton, AIM, to całe lekarstwo. Coś tu się nie zgadza, coś jest nie tak, po prostu to czuję. A pan nie? Nie wierzę, że to słyszę. Sokowia. Jest pan chyba jednym z najmądrzejszych ludzi. Najmądrzejszy? Popatrz na siebie. Wiesz, co się stało? Nie masz pojęcia, jak bardzo ryzykujesz. Mam całkowite zaufanie do umiejętności dr Rapacini. Czekaj! Czekaj! Błagam, nie! Więzienie? Chyba dobrze powiedziałem jego imię. To... W ten sposób... Pym zamierza poprawić świat? Ocalenie świata wymaga poświęceń! Jak długo byłem twoim szczurem laboratoryjnym? Ufałem ci. Jak mogłaś uczynić mnie jednym z nich?! O kurde, no. Żyłem w kosmosie. Do niej, Thor! Łapcie liny! No, i tak ma być. Dawno temu. O kurde, fajny trailer. Ciekawy. Było jakie te boty starcze. Nie! Nie! Zamknij bramę! Prowadzicie bezsensowną walkę z niepowstrzymaną falą postępu, Avengersi. No i zrobiło się jeszcze dziwnie. Z Moddokiem będziemy. To brzmi jak Thor. Oczyszczę ziemię z supermocy. Choćbym sam miał zginąć. Świat zmienił się od naszego ostatniego spotkania. Steve jak Steve! My też się zmieniliśmy. Stworzyliśmy Modoka. Inhumanów. Dobrze mówię. Aim, Monikę. To nasza wina. Musimy stawić temu czoła. Zmierzyć się z tym. Czyli to Bruce, dobrze mówię. Zadość uczynimy pokrzywdzonym. Powstrzymamy tych, którzy krzywdzą innych, ale głównie... Zrobimy to razem. Avengersi? Razem. Jako nowo wybrana Scientist Supreme postaram się wyplenić słabe elementy od wewnątrz. Nie dajcie się zwieść. AIM to nasza przyszłość. Od klonowania po podróże w czasie. Możliwości są nieograniczone. No pewnie ta, co eksperymentowała na Modoku. Więc zaczynajmy. Komandor Hill, jak wygląda sytuacja? Przede wszystkim przydałoby się popracować nad tutejszymi zabezpieczeniami. Clint. O cholera. Dyrektor Fury. Nie spodziewaliście się mnie, co? Fury trochę brzmi jak Fury. Już mnie wprowadziła. Clint, to, że to moim zdaniem nie brzmi jak Clint. Ucieczkę. Wasze poczynania z kosmicznym sześcianem AIM dały mi szansę. Ciekawe, czy będzie Loki, Thanos. W innych przyszłościach nie miałem tyle szczęścia. Nasze osie czasu zostały złamane, czego konsekwencji nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Wygląda jak machina Octaviusa, ta ze słońcem. Dopiero początek kłopotów. Wciąż czeka nas inwazja Kree. Widzieliśmy, co się stanie, jeśli poniesiemy porażkę, ale to nie ta oś czasu. Dowiedliście, że możemy zmienić... Ej, ciekawe, czy będzie Doctor Strange. AIM będzie próbował pokrzyżować wam szyki. Dla doktor Rapacini, świat, w którym wygramy, jest równie zły, co ten zniszczony. Ale nie pozwolimy, by to nas powstrzymało, prawda? Możecie na nas liczyć. Poćwiczcie, jeśli tego wam trzeba, a potem przyjdźcie do mnie, to zaczniemy. Przypomina mi to właśnie ten początek The Avengers.
Proszę pana, pomogłem agentowi Wu opracować nowy mistrzu, żeby mógł pan wypróbować zbroję w wersji czwartej. Dzięki temu szybko wróci pan. Jakby co to jest Marvel Avengers? Hej, wciąż jestem w formie. Edycja ostateczna. Umysłowo. Jak mówiłem, agent Wu spotka się z panem w pokoju Harm niedaleko hangaru. O kurde. Ale mi się to podoba. Piesio. Co przy nim tak świeci? Kto jest mądrzejszy niż swój właściciel? Pewnie, że ty. Te. Wciąż pracujemy nad współrzędem. Skakać nie mogę. Zauważyłem. Tu jest moja Tony Stark. No. Dobrze. Chyba powinienem coś zrobić z tymi kablami kiedyś. Kurde, ale odbijcie luksus. No dobra, co my tu mamy? Jakaś ręka. Strój. Coś tam coś. Dena. Wkrótce trzeba uzupełnić zapasy. Dobrze, że trzymałem tu zapas. Oszukujesz w jednym wyścigu na krzesłach i kradną ci kółka. Co? Ciekawe, że to tak podświetlano. Jarvis, możesz odczytać za mnie te wszystkie notatki? Ej, nie zasłaniaj mi się tu zaplanowanymi pracami serwisowymi. Wiem, że mnie słyszysz. Tab, jest tab. System lepszy, nie, o kurde. Stony, poziom pierwszy. O kurde. O kurde. O lo. Okej. Mamy Tonego. Stony, strój. O kurde. Wszystkie nowe marki. Chociaż to jest dziwne, że to tak wygląda, nie? Ta maska. Każda. Te maski wszystkie. O tak, z Infinity War. Wygląda. Tony nie wygląda jak Tony. Z Endgame ma te pierścienie dalej. Emotki, wyposażenie, eliminacji, co jest? Iron Man. Zestaw. Kodeks, cele, postać. Jezu, ale to będzie ciężkie wszystko ogarnąć. Nieustraszony śmiałku, zechcesz ze mną pomówić? A wiesz, że tak? A nie teraz. Na wszelki wypadek przypominam, że pokój Harm jest na dole. Quinjet. Musi pan wejść tymi drzwiami po prawej. Dziękuję za te kompletnie niepotrzebne wskazówki, Jarvis. Ale przyzwyczajenie się do tych drzwi będzie... Zdaję, do tego głosu będzie trudno. Tych głosów ich. Idę na dół. Znam agenta Wu?
dał mu pan prezent ślubny. Ładny? Nie wyposażył pan mojego oprogramowania w taki algorytm oceny wartości. Sprytny unik. Cześć! Podobno przygotowałeś dla mnie pokój Harm? A, no tak. Jesteś dżentelmenem i naukowcem, kolego. Dzięki. Pokój Harm pozwala sprawdzić umiejętności w kontrolowanych warunkach, wykorzystując holograficzną maszynę rzeczywistości rozszerzonej Starka. Ukończ szkolenie Harm, by poznać kluczowe umiejętności i nowe techniki. A następnie skorzystaj z wyzwań Harm, by pokazać, co umiesz. Po ukończeniu serii wyzwań Harm odblokujesz codzienną aktywność, pozwalającą na zdobycie nagrody w postaci komiksu. O kurde. Jeśli szukasz odrobiny kreatywności, agent Wu przygotował program pozwalający na konfigurację pokoju Harm według twoich własnych specyfikacji. O kurde. Niestandardowe pokoje Harm oraz inne aktywności oferuje stół strategiczny. Powodzenia. Będzie się działo. I znów to ten ekran ładujący. O, sobie powiem, że maszyny rzeczywistości rozszerzonej. Czyli w pokoju Harm. Pokój Harm to bojowa, jest, czyli to, co w sumie mówił. Fajne jest to, że one serio się niszczą, nie? Doskonała robota. Kozacko, i co teraz? Tak każdym będę się szkolił? O nie. Fajnie, że można obracać kamerą, a nie że od razu postać mi się ten... Spoko, tym już się bawiłem. Kurde. Jak to zrobić? Wystarczy, jak sądzę. Brawo!
końcu mogę latać. Jest to ten, jest to lądowanie, to. Aj. Nieźle, a jeszcze się uczę, wiadomo, nie? Kiedy otrzymujesz obrażenia twarz łap woli, po utracie całej woli, bohater... Co? Do dzieła! Ale zarąbiście się gra, serio. Sorry, że się nie odzywam, ale się skupiam jak mogę. No to on w walce wziąłem, se radzi dobrze. Że Avenger posiada zdolność. O kurde. Achievement czy coś? Znów ten Thor. Muszę się nauczyć jeszcze Tonego, ale cieszy mnie, że główną postacią teraz jestem Ton. No. Z całych Avengers to jest moja ulubiona postać, nie licząc Spidey'ego, no nie? Ale Steve'a Rogersa, czyli Amerykana, Kapitana i Thora też bardzo lubię. No. Najmniej chyba z tych wszystkich tutaj przepadam właśnie za tą Miss Marvel. Nie wiem, tak jakoś... Nie pasuje mi ona tak samo do Avengers. Najmniej szczerze mogli dać Wandę albo Strange'a i bym był bardzo szczęśliwy. Niesamowite. Cieszę się, widząc, że wraca pan do akcji. Świetnie czuję się w zbroi. Jakbym nigdy z niej nie wychodził. Wrócimy tu, gdy tylko pan zechce. Ach, i reaktor. Proszę dać znać przyjaciołom. No, wie pan, Avengersom. Jej! Testowanie harm Avengersów. Zacznijmy od podstaw. Każdy Avenger ma przypisany poziom bohatera, od 1 do 50.
Będziemy śledzić twoje postępy podczas zdobywania doświadczenia w terenie. Kiedy zdobędziesz dość doświadczenia, zyskasz awans na następny poziom bohatera. Otrzymasz także punkty umiejętności, które można wydać na odblokowanie nowych umiejętności i zdolności bojowych. Każdy Avenger ma umiejętności podstawowe, specjalności i mistrzostwa. Umiejętności podstawowe skupiają się na walce i ruchu. Pod specjalnościami znajdziesz bohaterskie zdolności, a mistrzostwa pozwolą dodatkowo dostosować styl walki. Niektóre umiejętności odblokowują nowe ruchy, z kolei inne ulepszają już posiadane. Po odblokowaniu można zmieniać je w dowolnym momencie. Eksperymentuj, by przekonać się, co się sprawdza. Nowe zagrożenia mogą wymagać przyjęcia innej strategii. Każdy bohater posiada ponadto poziom mocy, zależny od wyposażenia i artefaktów. Wyposażenie wyższego poziomu przekłada się na wyższy poziom mocy. O kurde. Wyposażenie i artefakty zapewniają też premie oraz inne korzyści. Podejmując decyzję co do wyposażenia na kolejną misję, koniecznie zwracaj uwagę na szczegóły. Niektóre przedmioty mogą mieć zaskakujące efekty. W teren zabierzesz ze sobą określoną liczbę przedmiotów, które możesz zmieniać. Dodatkowe wyposażenie możesz przechować w szafce lub rozmontować na zasoby. To by było na tyle. Oto narzędzia, których potrzebujesz, by mieć siłę przebicia, ale to, jak je wykorzystasz, to już twoja broszka. Zaskocz mnie. Wiem, że potrafisz. Fury, bez odbioru. No to mamy przechlapane. Chociaż większość misji można ukończyć w pojedynkę z towarzyszami, największe szanse na powodzenie masz łącząc siły z innymi Avengersami. Nie gadaj, w to można multiplayer. Najłatwiej zrobić to poprzez szybki mecz. Wait, w to można grać multiplayer? W to można grać multiplayer! Aż rozwaliło. Multiplayer! W grze o Avengers. Ja pierdolę. Trafisz wtedy na losową misję z grupą uderzeniową lub innymi graczami używającymi funkcji szybkiego meczu. Poziom trudności zostanie przeskalowany. Grać będziesz z bohaterami o różnym poziomie mocy. Tryb szybkiego meczu zapewnia ponadto dodatkowe doświadczenie i zasoby. Jeśli zależy ci na konkretnej misji, uruchom matchmaking, by znaleźć grupę uderzeniową i ruszyć na nią. Nie wszystkie misje pozwalają na matchmaking, ale możesz wysłać bezpośrednie zaproszenie. Najlepiej zrobić to przez menu społeczności. Możesz z niego wysłać zaproszenia do swojej grupy uderzeniowej. Następnie możecie razem wykonać misję, rozegrać szybki mecz lub udać się na posterunek. Pracy zespołowej nie należy unikać. To twoja największa siła. Co Thor miał za strój? Ja pier... Tak, w podatych ciuchach. Skoro przygotowałem cię do podjęcia misji, twoim pierwszym przystankiem powinien być stół strategiczny. Przesyłane są tam wszystkie dane ruchu oporu. Następnie są one klasyfikowane według regionu, typu oraz poziomu mocy, by pomóc ci w podjęciu decyzji co do następnego kroku. Jak mapa w Spider-Manie. Zidentyfikowaliśmy kluczowe regiony dla skupienia twoich wysiłków. Możesz tu przejrzeć dostępne misje. Zobaczysz, gdzie koncentrują się działania wrogów, a także ogólny poziom trudności w danym regionie. Wakanda. W niektórych regionach znajdują się ponadto posterunki, gdzie spotkasz przedstawicieli różnych frakcji, pozyskasz nowe cele oraz kupisz przedmioty od sprzedawców, zanim wyruszysz na misję. Podzieliliśmy misje pod względem ich typu. Każda ma przypisaną inną ikonę. Znajdziesz tu strefy zrzutu, sektory zagrożenia, ule, sektory złoczyńców i wiele innych, a wszystkie różnią się czasem oraz rodzajem działalności. Każda standardowa misja posiada określony poziom trudności. To taka wytyczna, która ma ci pomóc, ale decyzja należy do ciebie. Pragnąc wyzwania, możesz podjąć misję przekraczającą twój poziom nawet o 10 poziomów. Za wykonywanie misji i celów otrzymasz nagrody, które pomogą ci przygotować się do kolejnych starć. Możesz podejrzeć nagrody przed wyruszeniem na misję. Wszystkie te dane znajdziesz przy stole strategicznym. Kiedy osiągniesz wyższe poziomy mocy, zyskasz możliwość podejmowania najtrudniejszych misji. Te misje zapewniają najpotężniejsze wyposażenie. W Mega Ulach masz ograniczoną liczbę prób na wykonanie misji, kiedy już wejdziesz do środka, więc lepiej ich nie zmarnuj. O kurde. Czekają na ciebie także zagrożenia poziomu Omega oraz rajdy, stanowiące ostateczny test twoich umiejętności.
Praca zespołowa i koordynacja to podstawa, więc zbierz drużynę i solidnie się przygotuj. Wreszcie, jeśli chcesz wybrać konkretną operację albo kampanię fabularną, możesz wybrać je z bazy danych operacji. Dostępne operacje to ponowne zgromadzenie, aim na celowniku, niedoskonała przyszłość oraz wojna o Wakandę. To już koniec naszej dzisiejszej odprawy. Witamy w ruchu oporu. Komandor Hildo Starka, podobno jesteś gotowy pomóc nam w załatwieniu paru spraw. Reaktor dostałem nowy. Widać coś różnicy tutaj, nie podobuje mi się to. Dopiero wróciłem do szkoły, a już dostaję pracę domową. Pewne rzeczy się nie zmieniają, prawda, Stark? Przyjdź do mnie na pokład dowodzenia. Mam dla ciebie zadanie. Wala chyba miasto. Dobra. Wieża Avengers. Aha. Aha. Chciałbym Tora. Nie mogę nikogo, no dobrze. Szlak! O! Podczas zwiadu w Manhattanie kilkoro agentów SHIELD zostało napadniętych przez oddziały AIM. Komandor Hill poprosiła Avengersów o pomoc. Próbuję zlokalizować agentów SHIELD i wkrótce zaktualizuję wasz HUD. AIM z pewnością spróbuje wam przeszkodzić, więc uważajcie. Elitarny oddział AIM w pełnej gotowości jest w pobliżu. Aktualizuję wasz HUD.
albo z drzewem, to też jest spoko. Ktoś liczy wyniki? To chyba wygrywam. Czy znajdę sobie. Ej, co jest? Trzeci kościń! Każdy członek elitarnego oddziału musi zostać pokonany. Jeden z ich agentów leży. Świetnie, kolejny agent trafiony. Dobra robota, ten członek oddziału nie stanowi już zagrożenia. Oddział nie stanowi. Już zagrożenia. Czas na ćwiczenia! Przyjazną grupę!
są mi życia. Dziwne, że Tony współpracuje z Bakim. Po tym, co się stało z Civil War. Jeśli tymczasowo przejmiecie kontrolę nad siecią AIM, uda mi się przeniknąć do ich systemów bezpieczeństwa. Dotrzyjcie do terminala, bym mógł wpuścić was do laboratorium. Sieć AIM posiada wieloskładnikowy system uwierzytelniania. Potrzebuje dostępu do kilku terminali. Im będzie ich więcej, tym lepiej. AIM spróbuje uruchomić procedurę wyłączenia, jeśli uzyska dostęp do terminali. Nie możecie na to pozwolić. To pomocne. Dziękuję. Procedura wyłączenia AIM jest w toku. AIM uruchomiło swoją procedurę wyłączenia. Rozpoczynam hakowanie. Dziękuję.
pomocne. Dziękuję. Włamałem się do sieci ochrony AIM. Uwaga! Mamy towarzystwo! Porwani agenci SHIELD walczą z siłami AIM. Pomóżcie im. Oto ci agenci. Pomóżcie im pokonać AIM. Straciliśmy agenta. Uwaga, mamy towarzystwo! Jeden z naszych sojuszników został pokonany. Porwani agenci SHIELD walczą z siłami AIM. Pomóżcie im. Oto ci agenci. Pomóżcie im pokonać AIM.
Agent trafiony. Oj, przepraszam. Mamy tu niezbyt przyjazną grupę. Agenci są bezpieczni. Wysyłam im współrzędne, by mogli się ewakuować. Tak. Wysyłam Komandor Hill współrzędne punktu ekstrakcji agentów SHIELD. Dobra robota. Dziękuję za pierwszy dźwięk z gry Avengers. No i do zobaczenia w następnym.